Okej, tak więc aloha, bracia i siostry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny wywiad na moim kanale, a moim gościem jest Kasia z profilu Przebudzenie Miłości. Witajcie, kochani, bardzo miło mi was przywitać. Mi również jest bardzo miło, że tutaj gościsz na moim kanale. I cóż, w ogóle, jak się umiewasz dzisiaj? Wspaniale! Wspaniale, tutaj mieliśmy możliwość chwilkę porozmawiać jeszcze wcześniej, ale tak jak mówiłam, obudziłam się dziś. Przepiękne słońce za oknem motywuje, a dodaje energii. Pięknie pomedytowałam, trochę pomogłam tutaj osobom w zdrowiu w międzyczasie, a teraz możemy porozmawiać. Bardzo miło się spotkać, więc cieszę się bardzo na nasze spotkania przede wszystkim. No tak, ja również się bardzo cieszę. Oj, coś się. O nie, dobrze, wszystko jest dobrze. Tak więc, skąd w ogóle pomysł u ciebie na założenie profilu Przebudzenie Miłości? Słuchajcie, mój profil Przebudzenie Miłości na Facebooku pojawił się w styczniu, pod koniec stycznia dokładnie. I było tak, że wracałam sobie z takiego jakby domu rodzinnego, gdzie mieszkają moi rodzice. Jechałam autostradą i nagle pomyślałam, że chciałabym pomagać ludziom na szerszą skalę. Tak, żeby pomagać im w tym, co się dzieje na świecie, żeby ich energetyzować, żeby tak emanować wspólnie dobrą energią, się wspierać. I nagle przyszedł mi taki sru pomysł do głowy, muszę zrobić jakiś, znaczy nie muszę, ale chcę i pragnę zrobić jakiś profil, gdzie będę mogła się dzielić tym ciepłem, które mam w środku. I powiem tak, że ten Facebook stworzył się w przeciągu paru dni od pomysłu. Na początku ten profil miał być prowadzony przez dwie osoby. Niestety zostałam tylko ja, bo ta druga osoba ma dzieciątko i po prostu sobie nie poradziła z czasem. I tak też pojawiło się Przebudzenie Miłości. I co? I jesteśmy, no, trzeci miesiąc już jestem z tym profilem i rośniemy w siłę, więc tak to wyglądało. Zwiastował się, urodził się pomysł i bardzo szybko się zmanifestował. No tak, to cudownie, to zapraszamy oczywiście na profil na Facebooku Przebudzenie Miłości. I cóż, można powiedzieć, że głównie teraz twoim, albo może nie głównie, zajmujesz się Reiki, tak? I... Wiesz co, ogólnie z zawodu jestem specjalistą odżywiania. Okej. A Reiki połączyłam sobie z odżywianiem, czyli tym, co mamy na talerzu i tym, co dany organizm potrzebuje spożywać, bo to jest kwestia indywidualna. Jak również dopiero teraz z tym zaczęłam tak głośno wychodzić, bo zajęło mi to też trochę czasu, żeby się po prostu tego dobrze nauczyć. Czy dobrze nauczyć? No, niczego dobrze się nie jesteśmy w stanie nauczyć na 100%, więc ta nauka cały czas trwa. Ale już w tym momencie mam taką zbudowaną w miarę pewność do tego, żeby pomagać i w ten sposób osobom. Pracuję w poziomie pola informacyjnego z poziomu fizyki kwantowej. To jest coś więcej niż Reiki, bo Reiki to energia, którą możemy się wspierać, uzdrawiać, pomagać, dawać sobie energii, a pole informacyjne człowieka to jest olbrzymia, olbrzymia informacja. Z tym, kim byliśmy w innych wcieleniach, jakie mamy obciążenia, jakie mamy obciążenia na przykład rodowe, emocjonalne, co się działo kiedyś, czyli przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, to jest wszystko zapisane w tej informacji. No i czymże jest ta informacja? Jeszcze może powiem parę słów. Wszystko zaczęło, każdy człowiek jakby jest informacją, tak? Zaczęło się od informacji, a informacja jest słowem. I to tak jakby w tych informacjach zapisuje się i instaluje wszystko, co przeżyliśmy, wszystko, co trafiliśmy, wszelkie bodźce zewnętrzne. I w ten czas te informacje się gdzieś tam buzują, robi się pewne zamieszanie, zapętlenia, blokady energetyczne, również i w czakrach, co może powodować choroby fizyczne, odczuwalne już w naszym ciele fizycznym. A nie kończąc na tym, na ciele fizycznym, jesteśmy stworzeni z materii, ducha oraz energii. Więc tak jakby w połączeniu z tym wszystkim to jest taka jedna wielka informacja, czyli pole informacyjne człowieka. I jakby ja podchodzę od tej strony takiej kompleksowej, gdzie odżywianie, informacja o danym człowieku oraz energia to jest jako jedno spójność, z którą pracuję. No tak, dziękuję bardzo za odpowiedź. I co to właśnie do Reiki? Czy posiadasz jakieś tutaj
Kurczę, przepraszam, zawsze początki tutaj u mnie jestem ten Spokojnie, na bez luzaku. flow, ale jak coś to mocne, ale zawsze tutaj początki u mnie są ten ciężkie. Jeśli chodzi o reiki, mam pierwszy i drugi stopień reiki, gdzie z pierwszym stopniem osoba może wysyłać energię tu i teraz, w sensie, że jakbyśmy byli w jednym pomieszczeniu i po prostu nakładam dłonie na ciebie i wysyłam ci energię w miejsca, które tej energii potrzebują. Z drugim stopniem, który mam już ja, mogę wysyłać energię na odległość. Więc to jest na tyle fajne, że nie musimy się spotkać fizycznie, tylko się umawiamy na daną godzinę, na dany dzień. Ja ci mówię, co powinieneś zrobić, bo w ten czas nie możemy innych osób na przykład dotykać, żeby ta energia się nam nie rozprzestrzeniła na inne osoby, nie rozdzieliła. Mogę oczyszczać karmę, mogę pomagać zwierzętom, roślinom na odległość. Więc tutaj przy drugim stopniu Reiki jest o wiele, wiele jakby szersze spektrum działania i możliwości. Czy masz jakieś właśnie sukcesy w uzdrawianiu innych ludzi bądź właśnie zwierząt? A powiem ci, że akurat dziewczyna, która obserwuje mnie na przebudzeniu miłości, chciała skorzystać, to takie jest jedna z najświeższych rzeczy, chciała skorzystać z mojej pomocy. W międzyczasie zachorowała jej córeczka na przykład na jelitówkę. A wysłałam jej dwa razy tej dziewczynce Reiki w ciągu jednego dnia, na drugi dzień było już dobrze. Jelitówka jakby minęła. Oczywiście ten organizm musi się zregenerować, bo wiadomo, jelitówka to jest jedne pewne spustoszenie organizmu. I tutaj musiała wkroczyć już lekkostrawna dieta też w to, ale no czuła się znacznie lepiej. Mam osoby, które mają na przykład zaniżoną energetykę ciała, co jest spowodowane różnymi symptomami, ale mam osoby, które po prostu stabilizuje czakry, oczyszczam, dodaje energii, dodaje sił witalnych. I w ten czas te osoby rzeczywiście czują się lepiej. Wstają z rana z jakąś taką energią fajną do działania. Rzeczywiście czują się lżejsi, jakby ten bagaż im tam był ujmowany na przykład. Ostatnio miała dziewczyna problemy też z jakimś układem trawiennym. Mówi, że znacznie lepiej jej ten układ trawienny działał, więc. No mówię, no tutaj mogłabym mówić i mówić, ale to nie o to chodzi. Za każdym razem, jak się wysyła sesję Reiki, jest to połączenie, to te Reiki działają. I czasem jest tak, że problem tkwi głębiej i coś jest na przykład na przestrzeni lat kumulowane w naszym organizmie, na przykład depresja, tak? To przy jednej sesji Reiki nie jesteśmy z tego w stanie wyeliminować. Tak jak zbieramy to parę lat, tak też jedna sesja tego jakby nie uporządkuje, ale widać małe kroczki do tego, żeby się lepiej czuć. Więc tak, tych osób mi przybywa, które korzystają i powiem ci, że zawsze miłe słowo do mnie wraca, że pomogło. No tak. A jeżeli chodzi właśnie o zwierzęta, bo wspominałeś też na profilu, że interesujesz się telepatią ze zwierzętami, tak? Tak, słuchajcie, miałam robić szkolenie telepatyczne porozumiewanie ze zwierzętami w lutym bodajże, ale nie było mi prawdopodobnie dane, bo tam było z jedną z zasad mieć pięć bliskich zwierząt albo roślin, z którymi się znam, z którymi mam jakiś bliższy kontakt. Niestety nie miałam takich pięciu istot, więc nie mogłam wziąć w szkoleniu udział. Więc to szkolenie na ten moment się po prostu przełożyło, odłożyło. Kupiłam sobie dwa kwiatki, słuchajcie, żeby z nimi gdzieś tutaj mieć porozumienie i taką więź, bo chodzi o tą więź i takie poznanie. Udało mi się połączyć z kotkiem mojego znajomego, który zajmuje się kryształami i kamieniami. Może widziałeś live. Tak. On ma dwa kotki. Te kotki są z innych wcieleń. Jedna jest z Lemurii bodajże, druga gdzieś tam skądś. No i on też ma porozumienie telepatyczne ze zwierzętami i roślinami. Więc dobijając się do jego koteczka, usłyszałam parę informacji. I później się zapytałam Miłosza, czy może się zapytać kota, czy rzeczywiście ja się do niego dobiłam i czy to nie były moje słowa takie, wiesz, myślowe, No wewnętrzne, tak. czy to rzeczywiście kot dał mi odpowiedź. Okazało się, że kotka się ze mnie śmiała, że rzeczywiście ja się gdzieś tam dobiłam. Ale dobiłam się do niej nie w tu i w teraz, tylko w bardziej sferę duchową, czyli w jakieś tam inne wcielenia.
ale dobiłam się. Usłyszałam, że na przykład, że, bo się zapytałam, ile żyję w tym momencie tu na Ziemi, to usłyszałam wtedy 7-8 miesięcy. Okazało się, że jest to, nie, 7-8 lat. Okazało się, że jest to prawie 8 miesięcy. Więc gdzieś tam to było, ale zamiast miesięcy usłyszałam lata, nie? Więc jakieś tam takie połączenie zaczynam mieć, jednakże jeszcze nie takie, jakie bym chciała. No tak, ale to był jeden przypadek właśnie, kiedyś włączyłaś, tak? Tak, to akurat ze zwierzęciem jeden. Czuję energetykę drzew, energetykę ziemi, tu jak najbardziej. Nie mam takiego połączenia telepatycznego, nie słyszę słów. Ale na przykład czuję tę energię, jak ta energia płynie, jak jestem nią zasilana, a na przykład jak zabierają energetycznie ze mnie to, co negatywne. Więc na przykład po takim połączeniu z naturą bardzo dobrze się czuję, więc polecam przy okazji. Tak, ja również polecam wszelki kontakt z naturą, przytulanie się do drzew, chodzenie na boso i wszystko. Dokładnie. Piękna sprawa. Tak, cudowna. Natura to nasz dom. Dokładnie. Czy aby korzystać z energii Reiki, musimy przejść inicjację, zostać mistrzem? Jeśli chodzi o energię, to ta energia jest w każdym z nas. Ponieważ wszystko jest energią, tak? Roślinka, człowiek, zwierzę, każdy jest jakby energią, każdy wokół siebie ma energię. Tylko że w czym tkwi blokada? Że tą energią się nie potrafimy uzdrawiać na co dzień. Blokada tkwi w tym, że od zarania dziejów jesteśmy bombardowani religią, która nas blokuje, mediami, farmacją, że mamy wszystko jakby chemiczne rzeczy, leki i tak dalej, którymi powinniśmy się karmić dla takiego przysłowiowego zdrowia. Czyli zostaliśmy zablokowani na to, co jest wokół nas. I człowiek w tym momencie bardzo rzadko, są ludzie, którzy potrafią, ale bardzo rzadko człowiek sam w sobie jest w stanie obudzić tę energię płynącą taką rzeczywiście, że się potrafi uzdrawiać i lepiej czuć, albo po prostu pomagać na odległość komuś, tak jak robię to ja. Więc w dzisiejszych czasach inicjacja Reiki jest bardzo nam potrzebna, żeby obudzić w sobie tę energię świadomie, żeby z nią pracować i współpracować. Ja, taka ciekawostka, przed rejkami, przed pierwszym stopniem czułam energię w dłonie. Ja czułam, że mi się coś tutaj dzieje, że ta energia jest, ale nie potrafiłam się nią posługiwać. To nie była taka mocna i silna energia, przepływ tej energii, żeby ona mi pomogła. Coś już we mnie było, coś się już budziło, że tak powiem, ale takim bodźcem uderzeniowym były właśnie inicjacje Reiki. A dopiero po tym byłam sobie w stanie zacząć pomagać i pomagać innym. Więc odpowiedź brzmi tak, warto przejść inicjację Reiki, żeby sobie pomóc. No tak, ja tylko dodam właśnie, że ja Reiki się nie zajmuję, ale chyba większość osób może poczuć energię, jeżeli zbliży swoje dłonie. Ja na przykład czuję tutaj lekkie tam odpychanie, przyciąganie naprzemienne, więc dokładnie. Więc jak ktoś mówi, że nie ma energii, która potrafi leczyć, jak najbardziej jest, nie zgadzam się z tym. Tą energię można wyczuć, można jeszcze bardziej wyczuć, trząc ręce między sobą, czyli jakby się wytwarza ta energia, no i później czuje się to kulkę między dłońmi, można sobie ją tak otaczać. Czyli między innymi to jest ta energia płynąca z dłoni, którą ja się posługuję. Tylko mówię, że ta dawka jakby uderzeniowa jest znacznie większa i przede wszystkim świadoma. Cudowna sprawa. Wspomniałaś tak. Też właśnie o tej farmacji, o kościele. No dzisiaj żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Wiele, wiele osób tutaj jest bardzo zagubionych. No słyszymy o tych depresjach i właśnie ciężkich chwilach. Czy jest może coś, co byś poradziła właśnie ludziom w tych czasach? I może w ogóle, jak widzisz te wszystkie, te nasze tutaj, nie wiem, szalone czasy, można powiedzieć? Już nie wiem, czy to dobre określenie. Te czasy są bardzo ciekawe. Nikt nie żył w takich czasach. No to, że my żyjemy tu i teraz, to ja naprawdę jestem bardzo wdzięczna za to, że możemy doświadczać takich rzeczy. No nasza dusza sobie wybrała w tym momencie zejście tutaj, żeby doświadczać takich przemian, tak? Bo wyszliśmy w erę wodnika. No i jakby idziemy kroczek po kroczku do tego, żeby
wejść w te świadome rozumowanie i przemiany ziemskie, więc to jest naprawdę coś fantastycznego, co nas czeka za pewien czas. Wiadomo, że to się nie wydarzy jutro, pojutrze czy za rok, bo to jest pewien proces, proces oczyszczania ziemi. Jeśli chodzi o osoby, które nie mają energii, mają w tym momencie stany depresyjne, coś się dzieje, nie potrafią sobie z tym wszystkim poradzić, powodów może być kilka. Pewne obciążenia, które są z kwestii rodowej, kwestie karmiczne, wybór duszy, tak, że ona w tym momencie, w tym życiu ma po prostu przejść depresję i może się nie podnieść. Ale przede wszystkim dla takich osób, co ja mogę poradzić, to nie słuchać, nie oglądać, nie bodźcować się mediami. Okay. Ja ostatnio spotkałam takiego pana, ja chodzę ogólnie bez maski. W niektórych sklepach się już po prostu do mnie przyzwyczaili i mnie nie upominają. Ale spotkałam na swojej drodze, wchodząc do Lidla, pana starszego z laską w masce i tak dalej. I mi zagroził drogę wejście do laską. Gdzie pani ma maskę, nie? Ja mówię, nie mam. Chciałam wylegitymować, w ogóle nie wiem dlaczego. Ale ja jestem też taką osobą, że ja się po prostu nie kłócę, nie tłumaczę. Co jedynie mu powiedziałam? Proszę pana, niech pan wyłączy telewizję, to pandemia się skończy. I tak jest, słuchajcie, gdyby nie było telewizji, nie byłoby internetu, gazet i tak dalej, nikt by nie wiedział o żadnej pandemii. Ludzie nie umierają na ulicy. Więc pandemia zaczyna się przede wszystkim w naszej głowie. Karmiąc się lękiem, karmiąc się strachem, nasza odporność się obniża. A jak nasza odporność się obniża, wtedy jesteśmy w stanie załapać jakikolwiek wirus. A jak żyjemy w tu i teraz, dbamy o siebie, dbamy o swoją taką harmonijność, radość, swoją taką wdzięczność i miłość, którą się otaczamy, nic nie jest w stanie dojść do nas. To jest po prostu coś niesamowitego, więc przede wszystkim wyłączyć media. Tak. W ogóle tam sam strach to jest związany bardzo z totalną biologią, więc to, co wszyscy tym nas karmią, to się dzieje. Tak, no to jest jedno, wiesz, ludzie też się karmią strachem i lękiem poprzez mięso. Akurat ja nie jestem osobą, która, nie wiem, namawia do wegetarianizmu i weganizmu i tak dalej, ale co mogę powiedzieć, ja od ponad roku nie jem mięsa. I taki przykład wam powiem. Nie chcemy się karmić strachem, lękiem. Nie oglądamy telewizji. Ale mając na talerzu lęk i strach w postaci mięsa, ponieważ zwierzęta, które są zabijane, katowane, źle traktowane, one wytwarzają w swojej psychice i w ciele symptom strachu, bólu, lęku. I później to wszystko jest w mięsie. Czyli mamy na swoim talerzu strach, lęk, ból w postaci mięsa. I jak się tym karmimy, no to niestety te nasze wibracje, nasza energetyka i samopoczucie też się obniża. Więc no to już jest wolna wola, co człowiek wybierze i jaką drogę sobie wybierze, ale to też jest jedna z rad, że warto o tym pomyśleć. Tak, ja również polecam nie jedzenie mięsa i to jest tak głęboki temat. Tak. Przebudzenie miłości. Czym jest dla ciebie miłość? Miłość dla mnie jest wszystkim, bym powiedziała. Nie mogę tego określić miłością, a jest to i to, miłością jest to i to. Tam, gdzie znajdziemy miłość, tam, gdzie odczuwamy miłość, to jest dla nas miłością. A mogę mieć miłość z czytania książki, mogę mieć miłość przede wszystkim sama do siebie. Mogę odczuwać miłość idąc do natury. Więc tak naprawdę miłość i wdzięczność ja traktuję jako najwyższe wibracje, które nas otaczają wszędzie. Z tego względu, że to jest wszędzie. Tylko w zależności od takiego punktu patrzenia człowieka. Ostatnio bardzo fajny obrazek dałam na swoim prywatnym profilu, gdzie była osa i mówi kwiaty wszędzie, a obok była mucha i mówiła gówno wszędzie, nie? I tak jak człowiek. Tak jak postrzegamy świat, czyli widzimy wszędzie kwiaty, tak wszędzie będziemy widzieć tę miłość. A jak widzimy wszędzie gówno i lęk i strach, za przeproszeniem, tak w tym momencie nie widzimy tej miłości. Więc wszystko zaczyna się w naszej głowie, jak postrzegamy świat. To jest jakby
są moje odczucia oczywiście. To też jest właśnie ciekawy temat odnośnie tego, gdzie kierujemy swoją uwagę, no bo twój profil to oczywiście przebudzenie miłości, ale też wspominasz właśnie o tych tutaj rzeczach, nie wiem jak to nazwać, teoria spiskowa to złe słowo, ale o tym, o kościele, o farmacji, o tym właśnie strachu, czym nas karmią. I czy uważasz, że właśnie, że te wszystkie informacje są nam potrzebne, czy może jakby była jakaś osoba, która żyła tylko miłością, w ogóle by się tym nie przejmowała, to czy byłaby przebudzona właśnie? Wiesz co, uważam, że jak osoby rzeczywiście tak odchodzą od tego, co nam daje świat w postaci kościoła, jakichś takich naleciałości naszych rodziców, to jak każdy z nas miałby jakieś takie miejsce na ziemi, w lesie, gdziekolwiek, na odosobnieniu, to jest w stanie bardzo szybko obudzić tę świadomość. Bo taka osoba nie będzie bombardowana tym, co negatywne, tylko będzie otoczona tym, co dobre. Będzie postrzegać świat, roślinność, połączenie, będzie bardziej poznawać siebie, będzie bardziej rozmawiać ze sobą, nie skupiając się na tym, że musi iść do pracy, zarobić na rachunki, nie skupiając się na tym, co tam mówią w telewizji. Więc myślę, że to, w jakim świecie żyjemy, w mieście i kim i czym jesteśmy bombardowani, jakimi informacjami, to jest właśnie też nasze pole informacyjne. To, co nam jest wrzucane do głowy, instaluje się w nasze pole informacyjne, powodując pewne sprzeczności, blokady. I tu opada na przykład energetyka czakr, opada energetyka, jakaś coś emocjonalnie się dzieje w naszym organizmie, a przez to mamy choroby fizyczne, odczuwanie namacalne. Więc jak najbardziej uważam, że jakby osoby, jakbyśmy mieli możliwość odcięcia się od tego wszystkiego, jesteśmy w stanie o wiele szybciej przebudzić swoją świadomość i tym, kim tak naprawdę jesteśmy i co nam jest dane. Tak. Przeszukując swój profil, czy może nie, może nie przeszukując, ale tak, twoje przebudzenie rozpoczęło się rok temu, prawda? No, w styczniu. No tak, więc jesteś dla mnie taką motywacją, jakby, że nie potrzeba wiele czasu, aby się przebudzić. I też mam w związku z tym pytanie, czy ta sytuacja pandemiczna, która się zadziała w tym czasie, była dla ciebie pomocna, czy wręcz była utrudnieniem właśnie w twoim przebudzeniu? No wiesz co, jeśli chodzi o samo słowo przebudzenie, to jest bardzo duże słowo. Ja nie uważam, żebym ja się przebudziła do końca. To jest pewien etap świadomości, który się otworzył, gdzie otworzyły mi się pewne klepki, tak? To jest jakby pewien stopień przebudzenia, ale jeszcze to nie jest przebudzenie, takie do końca w 100%. Świadomość mi się powiększyła o wiele, wiele bardziej i zaczęło się to w styczniu, pod koniec stycznia. Muszę wrócić do tego, że rok temu, w styczniu, byłam bardzo schorowaną osobą. Ja 3 lata wstecz chodziłam od lekarza do lekarza, od lekarza do lekarza, szukając zdrowia w swoim ciele. I żaden lekarz mi nie pomógł. Wydałam masę pieniędzy, włożyłam w to masę energii, emocji i czasu. I jakby wiesz, jak ciało fizyczne choruje, tak i ciało psychiczne choruje. Znaczy umysł psychiczny. I w styczniu tamtego roku mój znajomy posłał mnie do naturopaty. I jak poszłam do tego naturopaty, zaczęłam oczyszczać swoje ciało ziołami, a zaczęłam jakby doprowadzać ten organizm do porządku. Okazało się w międzyczasie, że tutaj też wisienką na torcie jest borelioza, która mi dokuczała przez wiele lat. Przez to też miałam i nerwobóle do nóg, i różne dolegliwości. W ten czas, jak zaczęłam oczyszczać ciało fizyczne, tak ciało, nie ciało, tak jakby moja duchowość zaczęła wzrastać. Czyli pewne blokady zaczęły się oczyszczać i odblokowywać i to spowodowało, że inne sfery w moim życiu też się zaczęły odblokowywać. Ja przepracowałam swoją przeszłość. Niektórzy mówią, że nie powinno się skupiać na przeszłości, przepracowywać, ale ja uważam, że w pewien sposób trzeba uwolnić przeszłość, żeby iść dalej. Więc uwolniłam tę przeszłość, wchodząc wtedy do hipnoterapię. To uwolniło mój umysł i wtedy po prostu już jak burza poszła. Ja zaczęłam być bardzo bardziej otwarta na świat.
o wiele lepiej się zaczęłam czuć. Mam energię. Zaczęłam pracować pod kątem fizyki kwantowej, gdzie teraz pomagam ludziom pod tym kątem. Jakby to był pewien proces do tego, żeby otworzyć swój umysł na inne postrzeganie świata i inne odczuwanie siebie, poznanie siebie i pokochanie. Więc ten proces cały czas trwa. Nie uważam, żeby na Ziemi były osoby, które w 100% są obudzone. Nie wydaje mi się. Te osoby po prostu byśmy już nie widziały, one już by były w innym wymiarze, bo po cóż by miały się jakby, że tak powiem, tutaj być, tak? Więc w pewnym sensie przechodzimy procesy przebudzania, ale to jest cały czas ciągły proces, bym powiedziała. No tak. Smacznego, nie wiem co tam, herbatka czy ziółko takie? Chlorofil. Aha, o, no to wspaniale. Czy jesteś wdzięczna za przeszłe ciężkie zdarzenia, czy osoby, przez które na przykład mogłaś poczuć się w przeszłości zraniona, czy w ogóle potrzebne są nam takie cięższe wydarzenia w życiu? Uważam, że tak. Jeszcze rok temu bym tak nie powiedziała, ale właśnie uwalniając pewne emocje, przechodząc hipnoterapię, układając sobie w umyśle pewne rzeczy, które mnie spotkały, sytuacje i ludzie, raz, że się od tego uwolniłam, dwa, wybaczyłam tym osobom, bo żeby mieć wdzięczność do tego, co się wydarzyło, złe, to trzeba wybaczyć. I tak się wydarzyło u mnie, wybaczyłam tym osobom, wybaczyłam sobie i w ten czas, myśląc o tym, co mnie spotkało, wiem, że to było potrzebne, żebym była tu i teraz. Bo gdybym nie przeszła ciężkiego związku z mężczyzną parę lat temu, gdybym przez niego nie miała jakby problemów z nerwicą układu trawiennego, nie byłabym tu i teraz jako specjalista odżywiania. Gdybym nie przeszła ciężkiego dzieciństwa, które się za mną ciągnęło jak smród po gaciach wiele, wiele lat, gdybym tego nie przepracowała, nie wybaczyła, nie poznałabym fizyki kwantowej. Więc uważam, że wszystko, co nas spotyka, jest pewną lekcją życiową w naszym życiu. I tylko od nas samych zależy, czy my na tej lekcji pozostaniemy, czy my tą lekcję przeskoczymy i pójdziemy dalej. Bo uważam, że ja wierzę w to, że nasza dusza jest tutaj po to, żeby doświadczać. I nie żyjemy raz, tylko wielokrotnie, że mamy ileś tam wcieleń. Ja o paru swoich wcieleniach na przykład wiem. I każde wcielenie czegoś nas ma nauczyć. I nie jesteśmy w stanie w jednym wcieleniu doświadczyć wszystkiego. Nie możemy być mężczyzną i kobietą naraz. Nie możemy być osobą biedną, mieszkającą na ulicy i miliarderem. Czyli jakby przychodzimy tu i doświadczamy z życia na życie pewne różne symptomy, które wznoszą naszą duszę do tego, żeby wznosić się wibracyjnie coraz wyżej. I uważam, że pewne aspekty, które spotykają nas ludzi, to jest wybór duszy na dane wcielenie. I właśnie człowiek, mając wolną wolę, jest albo w stanie to przepracować, odpuścić wolno, wybaczyć i później być za to wdzięcznym. To jest pełen kompleks, który doprowadza później do takiego właśnie przebudzenia siebie i pokochania siebie. Albo po prostu ktoś stanie i będzie stał nad tą kłodą i płakał i się użalał nad sobą i nie pójdzie dalej. I do końca życia po prostu będzie w takim amoku życiowym, w takiej klatce. Co najgorsze, nieprzepracowana lekcja przechodzi na następne wcielenie. Więc jeśli nie zrobisz porządek teraz, to cię to spotka na następne żyćko. No tak. Więc warto. I jeśli chodzi o wdzięczność, mam ogromną wdzięczność do tego, co się wydarzyło. Jestem tego pełni świadoma, mówię to z czystego serca już, a tak. To musiało się wydarzyć. Tak, dziękuję za odpowiedź. Czy masz jakieś ograniczenie czasowe co do wywiadu? Wiesz co, no z 15 minut jeszcze spokojnie możemy.
Aha, okej. A czy właśnie tylko zadawać te pytania, które ci wysłałem, czy też inne jakby jakieś przyszło na Jeśli myśl? masz jakieś pytania w głowie, które chcesz zadać, to wal śmiało. Jeśli nie będę w stanie odpowiedzieć, to po prostu ci powiem. Okej, no właśnie bardziej mi wychodzą te pytania, które są w tu i teraz, plon niż te wypisane, więc poczułem takie pytanie, czy czujesz obecność istot wyższych, czy masz z nimi kontakt? Kontaktu nie mam, nie rozmawiam z istotami, jednakże ktoś przy mnie jest. A dlaczego to odczuwam? Dlaczego mówię to świadomie i pełni? Parę miesięcy temu do mojej głowy przypłynęła treść książki, którą obecnie kończę. Tą książkę nie napisałabym sama. A jest to pewne połączenie z jakąś istotą, która wydaje mi się, że się posługuje mną do tego, żeby pomagać innym ludziom. I czuję, że ta książka dotrze do wielu serc. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy, które mnie spotykają, albo na przykład mam czasem wątpliwości, bo każdy je ma, każdy ma gorszy dzień. To nie ma możliwości, żeby być w świecie przebodźcowanym negatywnym i po prostu codziennie kwitnąć i być szczęśliwym. Więc zdarzają się takie momenty, gdzie ta energetyka spada i wtedy sobie po prostu rozmawiam, zwracam się do jakiejś istoty świetlistej, do anioła, archanioła, po prostu do istot, opiekunów, które są wokół mnie, prosząc je o pomoc i zawsze odczuwam tę energię, która wraca do mnie. To jak ja kiedyś na przykład miałam takie stany, że potrafiłam 2-3 dni przeleżeć w łóżku, takie bym powiedziała stany depresyjne, bo jak się namnaża w życiu co negatywne, to już psychicznie też człowiek upada, więc ja takie stany kiedyś miałam. Tak teraz, jak przychodzi gorszy czas, to trwa tu parę godzin. I za chwilę ja już jestem jakby happy. Tylko teraz mam i energię Reiki, i sobie w fizyce kwantowej pomagam, wibracyjnie, więc też są pewne metody połączone, ale ja odczuwam. Odczuwam, że coś jest przy mnie, co jakby mnie chroni, pomaga mi i mnie wspiera. A co do fizyki kwantowej, czy bliskie jest ci prawo przyciągania, czy kreujesz swoje życie właśnie na zasadzie fizyki kwantowej? Uważam, że prawo przyciągania działa w naszym świecie bardzo, ale to bardzo mocno. Uważam, że wszystko zaczyna się od naszej głowy. Ja to zawsze powtarzam. Nasze myśli są później naszymi słowami, a nasze słowa są naszymi myślami. To, co myślimy, to przyciągamy. Jeśli ktoś jest cały czas negatywnie nastawiony, on nie widzi dobrego, tylko wszystko w czarnych barwach, to mu się nakłada wszystko jeszcze gorzej, bo daje do świata sygnał, że on w tym złym tkwi i on nie chce iść dalej. A na przykład, jak zaczynamy przyciągać w sensie takim, żyję w zdrowiu, a nie, że jestem zdrowa, bo to też jest bardzo ważne, jak my myślimy. Czyli żyję w zdrowiu, myślimy, jesteśmy wdzięczni, rzeczywiście staramy się wyłapać te najmniejsze aspekty z życia. Czyli wypiłam bardzo dobrą wodę z chlorofilem, która zadziałała na mnie zdrowotnie, i czuć tą wdzięczność takimi rzeczami, to przyciągamy w ten czas jeszcze więcej takich dobrych rzeczy, bo emanujemy tą energią, że nam się to podoba, że my to chcemy, że my czujemy z tego taką dobroć i w ten czas dostajemy tę dobroć. Ja to odczuwam. Dla mnie prawo przyciągania jest niesamowite. Jeśli ktoś nie oglądał filmu Sekret, to polecam. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, dawno temu widziałem. Tak, warto wracać do tego filmu. Chociażby, wiesz, raz na 2 miesiące. Bo to jest coś, co umyka też niekiedy. I za każdym razem, jak oglądam ten film, wyciągam coś innego, coś nowego. Przypominam sobie pewne rzeczy, bo no mówię, no jesteśmy przebodźcowani, za dużo mamy informacji. I te dobre czasem informacje gdzieś tam są z tyłu nas, przykryte jakimiś innymi informacjami, więc warto wracać do tego, co czujemy, że jest właśnie takim fajnym flow dla nas, co na nas dobrze działa. No Więc prawo tak. przyciągania dla mnie jak najbardziej rezonuje w tym świecie i warto skupiać się na tym, co myślimy. Uważać przede wszystkim na tym, co myślimy.
Tak. A czy są właśnie jakieś, czy znasz jakieś metody, aby się bronić przed negatywnymi myślami, a może się przed nimi nie bronić? Wiesz co, no to jest też kwestia, bym powiedziała, indywidualna, bo jak ktoś ma nieuporządkowane żyćko, żyje przeszłością, czyli iluzją, nie żyje w tu i teraz, to ciężko się tak, wiesz, jedną metodą odciąć od tego. Bo niektórzy myślą, że będą medytować tylko i oni już zrobią sobie porządek. To tak nie działa. Ja na swoim profilu też mówię, że żeby zrobić porządek w swoim organizmie, uporządkować go, nie możemy wziąć tylko szmatkę i powycierać kurze, bo ten kurz poleci dalej i się osadzi gdzie indziej. Jeśli chodzi o przykład w domu, warto mieć szmatkę, wodę, płyn i później suchą szmatkę na przykład. I tak samo jest z myślami. Jeśli te myśli negatywne są wytwarzane, bo jestem obciążony przeszłością i sobie tego nie uporządkowałem, nie wybaczyłem, w ten czas te myśli będzie bardzo ciężko odciąć na przykład samą medytacją. Więc tutaj warto pomyśleć o tym, żeby sobie to uporządkować, na przykład hipnoterapia, hipnoza, współpraca właśnie w polu informacyjnym, oczyszczenie tego pola informacyjnego, plus medytacja, plus afirmacje, plus zdrowe odżywianie. Jakby to jest dużo, dużo rzeczy się na to składa. Można to uporządkować, ale czasem po prostu to zajmuje pewien etap naszego życia i pewien czas. Więc nic nie dzieje się z dnia na dzień. Tak jak nazbierało się śmieciowisko w naszym organizmie, śmieci, które gdzieś tam fermentują, gniją, tak powoli, powoli trzeba te śmieci porządkować. I nie zrobimy tego w jeden dzień, bo byśmy fizycznie padli na pysk. No tak. Jak byś opisała najpiękniejszą, najcudowniejszą sekundę w twoim życiu? Nie mam takiej, to ciężko określić taką najpiękniejszą sekundę. Doceniam bardzo wiele rzeczy, które się wydarzyły, i sytuacji, i ludzi. To jakby to jest całe nasze życie. Ja mam 28 lat. Tych sekund minęło wiele, wiele, wiele. Więc jakbym miała powiedzieć o jednej sekundzie, to nie jestem w stanie w ten sposób tego określić. Rozumiem. A czy A jest ty jakaś. masz taką sekundę? Chyba też nie. Dla mnie, kurczę, każda sekunda jest cudowna, No właśnie. jeżeli jestem tu i teraz, bo właśnie też świadome życie jest tym czymś pięknym, bo jeżeli żyjemy świadomie, to właśnie każda sekunda jest dla nas tą najpiękniejszą. Tak, dokładnie. Więc no, nie można odpowiedzieć na to pytanie. No tak, No, człowiek szczęśliwy docenia każdą sekundę w życiu. no dokładnie tak. A czy jest jakieś pytanie, które zadałabyś samej sobie? Na ten moment chyba mi nic nie przychodzi do głowy. Co może mogłabym, czego mogłabym się jeszcze nauczyć, żeby jeszcze bardziej poszerzyć swoją świadomość, swoje możliwości, by pomóc sobie i innym ludziom? I jak byś odpowiedział na to pytanie? No, tutaj nie mam odpowiedzi na ten moment. Szukam. Rozumiem. Szukam, próbuję, uczę się, szkolę, czytam, oglądam. To co wartościowe, więc jakby to jest pytanie do Katarzyny za parę lat. Myślę, że to pytanie możemy do tego pytania wrócić za parę lat, bo prawdopodobnie znajdziesz odpowiedź. No tak. Tak więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I czy można zakończenie byś jeszcze chciała jakoś zachęcić osoby do skorzystania z Twoich sesji? Kochani, jeśli macie jakiekolwiek problemy, z którymi zmierzacie się od dłuższego czasu, z którymi nie potraficie sobie poradzić, albo jakieś symptomy, które wam dokuczają, coś się po prostu dzieje w waszym organizmie, brak wam energii, to bardzo zachęcam was do tego, żeby skorzystać tutaj chociażby z rozmowy ze mną na Przebudzeniu Miłości na Facebooku, ponieważ ja mam otwarte serducho do rozmowy. To jakby nie gryzę,
Więc zapraszam chociażby do tej rozmowy. Powiem, jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o pole informacyjne, jaką cudowną moc to potrafi zdziałać w naszym organizmie, a do tego, w jaki sposób energia Reiki może nam wspomóc. Więc ja działam kompleksowo. Jeśli zmagasz się z czymś, nie możesz sobie poradzić, to serdecznie Cię zapraszam. Super, to więc ja również zapraszam na profil Kasi, Przebudzaj Miłość na Facebooku. No i dziękuję bardzo z serduszka, namaste. Niech się dzieje, niech zdrowie będzie Wam bliskie. Jestem wdzięczna za Waszą obecność, za poświęcony czas, tutaj, który obejrzeliście nasz filmik. Namaste, do zobaczenia, Sebastianie. Do zobaczenia, również jestem bardzo wdzięczny za Twoje wystąpienie tutaj. Pa, pa. Okej. To zatrzymuję nagrywanie.